Po regularnym wykonywaniu tych ćwiczeń nadwaga zniknęła, tarczyca wróciła do normy, a zwykłe przeziębienie już mi nie przeszkadza. Tajemnica wiecznej młodości tybetańskich mnichów, przechowywana przez setki lat stała się teraz dostępna dla wszystkich. Istnieje pięć prostych ćwiczeń, które nie na próżno nazywane są perłami tybetańskimi, ponieważ dają imponujący wynik, zapobiegają chorobom, odmładzają, poprawiają wzrok i słuch. Normalizują wagę, rozwijają wytrzymałość i wydajność. Wypróbowałem tę technikę na sobie i wreszcie upewniłem się, że odrodzenie nie zajmuje dużo czasu. Po wdrożeniu tych ćwiczeń i regularnym wykonywaniu ich, ciało jest wypełnione energią witalną, mięśnie są pełne siły, a myśli są nastawione pozytywnie. Pierwsze ćwiczenie tybetańskie. Pierwszym ćwiczeniem jest obrócenie rąk zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ręce unoszą się na boki, na wysokości ramion, dłonie skierowane są ku podłodze. Zacznij obracać się wokół osi zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz lekkie zawroty głowy. Staraj się oddychać powoli, równomiernie i głęboko. Najpierw wykonaj trzy obroty, ale stopniowo zwiększaj tę liczbę do dwudziestu jeden. Po zakończeniu ćwiczenia zatrzymaj się. Opuść ręce przed klatką piersiową i poczekaj, aż zawroty głowy całkowicie ustąpią. Drugie ćwiczenie tybetańskie. Połóż się na plecach. Ręce powinny leżeć na ciele. Oddychaj płynnie i głęboko. Podnieś obie nogi do góry pod kątem 90 stopni. Głowa rozciąga się na klatkę piersiową. Staraj się nie odrywać miednicy ani zginać kolan. Podczas gładkiego wydechu powróć do pozycji wyjściowej. Zacznij od trzech wolnych powtórzeń, stopniowo zwiększając ich liczbę do dwudziestu jeden, ale nie więcej. Po zakończeniu ćwiczenia połóż się na plecach i zrelaksuj przez trzydzieści sześćdziesiąt sekund. Trzecie ćwiczenie tybetańskie. Klęknij, stopy równolegle do siebie, palce uciśnięte na podłodze, dłonie na pośladkach. Podczas wydechu pochyl głowę do klatki piersiowej. Podczas wdechu odchyl głowę do tyłu. Lekko ściągnij i rozciągnij klatkę piersiową. Podczas wydechu ponownie pochyl głowę do klatki piersiowej, nadal łącząc skłon z oddychaniem. Wykonaj od 3 do 21 powtórzeń. Po zakończeniu ćwiczenia przywróć normalne oddychanie i odpocznij przez 30-60 sekund. Czwarte ćwiczenie tybetańskie. Usiądź na macie, połóż dłonie na podłodze i pociągnij palce do przodu. Nogi powinny być proste, a głowa pochylona do klatki piersiowej. Podczas wdechu opuść pięty do podłogi całą stopą. Podnieś miednicę do góry i odchyl głowę do tyłu. Utrzymaj tę pozycję przez kilka sekund, obciążając wszystkie mięśnie. Podczas wydechu powróć do pozycji wyjściowej. Zacznij od trzech powtórzeń stopniowo zwiększając do 21. Po zakończeniu czwartego ćwiczenia odpocznij przez 30-60 sekund. Piąte ćwiczenie tybetańskie. Ostatnie tybetańskie ćwiczenie nazywane jest pozą psa. Stań, opuść kolana i miednicę, ale aby nie dotykały podłogi. Przechyl głowę do tyłu i wydech. Podczas wdechu podnieś miednicę i przesuń ją do pozycji psa. Z pyskiem w dół. Podbródek jest przyciągnięty do klatki piersiowej. Nogi są tak proste, jak to możliwe, a ciało powinno przypominać ostry kąt. Podczas wydechu powróć do pozycji wyjściowej, nie zapominając o oddychaniu. Nie bój się, z czasem będziesz prawidłowo oddychać. Wdychaj i zginaj ciało, i wydychaj, a następnie wyprostuj się. Wykonaj od 3 do 21 powtórzeń. W zależności od treningu. Aby tybetańska praktyka odmładzania i uzdrawiania prowadziła do pożądanego rezultatu, konieczne jest przestrzeganie kilku prostych zasad. Ogólne zasady Najważniejszą zasadą jest regularność. Wykonuj zestaw ćwiczeń raz dziennie. Jeśli chcesz uzyskać maksymalny efekt, zwiększ liczbę powtórzeń. Pierwszy tydzień trzy powtórzenia każdego ćwiczenia. Drugi tydzień 5 powtórzeń, trzeci tydzień 7 powtórzeń i tak dalej do 21 powtórzeń w ciągu 10 tygodni ćwiczeń. Najlepszy czas na te ćwiczenia to poranek, jeszcze przed śniadaniem. Kolejnym ważnym warunkiem uzyskania szybkiego wyniku jest prawidłowe, głębokie oddychanie przez nos. Jeśli trudno Ci wykonać jedno z ćwiczeń, nie powinnaś go forsować, lepiej robić mniej powtórzeń, ale dobrze. Po zakończeniu każdego ćwiczenia zapewnij sobie chwilę odpoczynku, aby się zrelaksować i przywrócić oddech.